Tak jest! Szanowni Państwo, proszę zauważyć, że mikrofon został już ustawiony na odpowiednią wysokość. No tak, mi w czoło, także tak mam tu niedobrą radę. A dlaczego? A to dlatego, że drużyna Luk Lublin wpadła na fantastyczny pomysł. Otóż zawodnicy przedstawią się Państwu sami, a tak naprawdę przedstawią się Państwu sami nawzajem w formie roasta. Ja myślę, że to jest genialny pomysł, ponieważ no, my kojarzymy tych zawodników z parkietów, natomiast tak naprawdę prywatnie ich nie znamy. I cudownie, że Państwo dzisiaj przybyli na dzisiejsze tutaj na to spotkanie, bo możemy poznać ich właśnie w takich no trochę niecodziennych No tak się sferach. Stresują, że jakby jarali, to by jarali. Generalnie. Szanowni Państwo... Jak Ty rozumiesz roast, jeszcze bym Cię zapytał? Roast. Roast polega na tym, że pierwszy pan, który tutaj się pojawi, tak, będzie opowiadał jakieś uszczypliwości, jakieś takie rzeczy, o których nie wiemy, ale także będzie wbijał szpilę tej osobie, która wystąpi po nim. Dlaczego niesympatycznie? Przecież to jest zespół. No, ale sympatycznie to nie fajnie, przecież nie śmiesznie, więc mam nadzieję, że chłopaki się przygotowali i nam tutaj siebie pokazał z tej drugiej strony. Podobno my też mamy dostać swoje od nich. Tak, tak. Zwłaszcza ty, Andrzej. O, jać. Bo jesteś za krótki na siatkarza, abyś się nadawał do drużyny, do team buildingu. Tak jest. Tak zwanego. Szanowni Państwo, rozpocznie Emil Paliwoda, który odczyta roast Jakuba Strolaka, który nie może z nami dzisiaj być, bo jest na kadrze. Tak jest, ale odczyta tak naprawdę jego list, który Jakub napisał. No to, i co? Mikrofon jest dobrze. I daj, nóżkę ci podstawię. Nie, jest bezprzewodowy. To tak odstawimy, no właśnie, za niski poziom jednak na siatkarza. Za niski poziom reprezentuje, tak, czyli... nie tylko jak na siatkarza. Ale mogę już, bo tu tak, Kuba się jest rozpisał, jest długi. A, no macie tak godzinę, no to super. Tak, wiecie moi drodzy, że Kuba jest na kadrze U21, co zaznacza w liście. List przyszedł, czytam go po raz pierwszy, przesyłka pobraniowa, więc wiemy, jak się polskim juniorom wieść może. Dobry wieczór. Jak wiecie, jestem teraz na kadrze U21. Może to dobrze, bo łatwiej mi się zwrócić listownie do moich znakomitych kolegów. A mam kilka uwag. Grzegorzu, zwracam się do rozgrywającego. Stevie Wonder to wybitny muzyk, ale fryzjer już nie. Pamiętaj o tym następnym razem. Wojciech Włodarczyk. Wojtku, co mogłeś wygrać stawiając zapuszczenie wąsów? Kontrakt w Kazaniu? Szymonie, nasz libero. Nie wiem, dlaczego wziąłem cię na cel. Pewnie często ci się tak dzieje. W każdym razie trudno coś na ciebie znaleźć, więc może wykorzystaj swoją minutę, by powiedzieć coś o sobie. Wszyscy są ciekawi. Pan Wojciech Sobala. Piszę tak z uwagi na różnicę wieku. Łączy nas gra telewizyjna Hugo. Nie, nie przechodzę teraz do Bartka Filipiaka. Ani pan Wojtek, ani ja w Hugo nie graliśmy. Pan Wojtek, bo wyrósł z takich zabaw, a ja nie grałem, bo nie było mnie wtedy na świecie. Panie trenerze, oho, pan akurat jest spoko. Pozdrawiam, brawa, można, Kuba. Brawa, można. Już wiemy, kto gra w pierwsze szóstce. Ale to jest dopiero cwaniak. Wymyślisz sobie kadrę, żeby nie być tutaj i nie dostać po głowie, prawda? Szanowni Państwo, to teraz... Ja odstawię mikrofon. Podstaw, bo teraz idzie wyższa liga. Tak jest. O Jakubie Peszko opowiadał będzie przyjmujący z Serbii, Milan Katić. Brawo! Dzień dobry Państwu. Milan, bliżej do mikrofonu, proszę, dobrze? Aha. Jeden, jeden. Dobra. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, dzisiaj Wam będę przedstawił... Ja będę Twoim hostessem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będę przedstawił Jakubę Peszka. Proszę Was, jeden aplauz. Kuba, wstań, pokaż Kuba, się Państwu. Pokaż się. Obiecuję, że będzie bardzo krótki, bo wiemy się mało, ale kilka słów nie mogę powiedzieć. Pierwsze to, co wiem, że w Polsce jest jeden taki piłkarz, nożny Peszów, który lubi. Więc może o tym w Lublinie nie mów po wczorajszym incydencie. Więc... Pozdrawiamy panią K. Zresztą pani Beata miała być dzisiaj z nami, ale bla 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 karu nie złapała. I... Słuchamy, przepraszamy, bo... Mamy nadzieję, że nasz Kuba nie jest taki. Nie, absolutnie. Pokaż się. Nie, no fajny chłopak, nie.
Jeszcze to, co złożyłem po pierwszych kilka dniach, że Kuba ma takie podobne fryzury jak trener Darek, więc nie wiem, że to jest może droga do grania w pierwszej szóstce, ale zobaczymy. I ostatnie, co bym chciał powiedzieć, że ja nie wiem, jakie Kuba ma relacje z dziewczyną, ale w moim kraju peszko znaczy pantofel. Więc, więc czas okaże. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki Milan. Brawo, 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 brawo. Przyjacielska piątka, delikatnie było. No to Jakub, teraz pora na ciebie, zapraszamy do nas, do mikrofonu. Tak. Można, można. Dla dodania odwagi. Ale zobacz, równo idzie, także nie jak nasz piłkarz Peszko, nie, nie. Mogę z małością. Pewnie, można czytać, można śpiewać, można stać na głowie. Styl dowolny. Dobry wieczór tutaj. Troszkę się stresuję, ale tutaj zapytam się. Kojarzycie filmy Matrix, prawda? Kojarzycie. I tam czekaj, na jeszcze powiemy, że roastujesz Jakuba Dzirbę. Jakub, proszę, panie Jakubie. Statystyka. Tak, nasz statystyk Kubuś Dzirba tak. Tutaj w okularach. No i co do tego właśnie Matrixa. Na ich statku byli Neo, Morfeusz, Trinity i taki geek, który non stop się patrzył w komputer, prawda? I on... gapił się właśnie w monitor i zamiast ludzi widział cyfry i na końcu nikt za bardzo nie wiedział, kto to jest. No to właśnie tak samo u nas. To jest Kuba Dzirba, nasz statystyk zespołu. Chłopak prosto z LSW. Tutaj nie będę rozwijał tego skrótu, mogę tu niektórych urazić. Nie, LSW to taka miejscowość. Miejscowość tutaj pod Lublinem. Zawsze marzył, żeby stamtąd wyjechać, ale no niestety do dzisiaj mu się to nie udało. I tak mieszka do dzisiaj w Świdniku, także tak to zostało. To się na pewno cieszy, bo helikopter wrócił. Tak, tak. Jest fanem hip-hopu, to się dowiedziałem gdzieś tam z Instagrama, szczególnie Sanach i Kombi. Numer jeden na jego liście. Generalnie to naprawdę wiele dobrego można o nim powiedzieć, ale moim zdaniem skromny najlepszy w nim jest jego imię. Także tyle. Powiedział Jakub. Wielkie brawa, dziękujemy. Pięknie, no to panie Jakubie, zapraszamy do nas. Mikrofon trzeba Andrzeju pomóż ustawić niżej. Troszeczkę niżej. Tak, troszeczkę niżej. Dobry wieczór, witam. Statystyk! Jak to jest bez komputera, bez ekranu? Jest okej? Okay? Jest okej, okay, no. Statystyk to jest taki człowiek, który powie, ile się pije, że się ma 2 promile. Proszę. Mogę liczyć. Dobry wieczór, ja będę czytał z kartki, więc przepraszam. I jakbyś mógł powiedzieć o kim jeszcze. Tak, tak. To od razu będzie na wstępie, bo moja wypowiedź będzie o Szymonie Gregorowiczu. Szymon, pokaż się. Witaj. I od razu chciałem przeprosić, że nie będzie to długa wypowiedź, bo próbowałem nawet o Szymku szukać czegoś w internecie, no ale cały czas w kółko czytać to, co jest o nim w Wikipedii, byłoby nudne, bo widnieje tam tylko jedna linijka tekstu. No, poczekaj po tym sezonie, poczekaj, tak. No i ogólnie wpisałem chociaż samo nazwisko, ale w Google w wyszukiwarce wyskakuje jedynie fikcyjny twórca różdżek w Harry'ego Pottera, który sprzedawał je po Europie. No i w sumie to będzie dobra myśl na zakończenie kariery na sportowej emeryturze. Ale o samym Szymonie, to gdzieś tam dowiedziałem się, że w jego rubrykach widnieje 183 cm wzrostu, ale nie było uwzględnione, czy chodzi też o te włosy postawione na żel. I tutaj od jeszcze jednej osoby dostałem informację, że Szymon bardzo długo walczył, żeby być mózgiem drużyny i grać na rozegraniu, ale rzeczywistość go zweryfikowała, no i na szczęście będziemy go oglądać w jego żywiole, czyli na pozycji libero, ale z drugiej strony nie wiem co lepsze, bo drużyną naszą będzie dalej kierował Grzesiu Pająk. Ja nie rozumiem, ale coś grubego poszło. A ja wiem. No i kończąc już, to też mam informację, że podczas pandemii, no to każdy gdzieś tam spędzał czas jak chciał, ale Szymon wykorzystał to w końcu, żeby wyhodować brodę.
bo wyglądał jak dzieci w wieku przedszkolnym i z drugiej strony trochę wyręczył żonę, bo nie musiała pokazywać dowodu w sklepie, gdy kupował alkohol. Dziękuję bardzo. Brawo. Chodź, Szymon. Chodź, odegraj się, ale na kimś zupełnie innym. To jest fajne. Słuchaj, ty roastujesz Szymona Berezę. Tak, ja tylko na... Dobry wieczór wszystkim. Teraz troszeczkę żałuję, że niestety nie mam Kuby, bo na pewno bym mógł parę rzeczy ciekawych powiedzieć, ale jak już muszę powiedzieć o Szymku Berezie, no to bardzo chętnie to zrobię. Na pewno, jak długo bym nie myślał, co o nim powiedzieć, no to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to jest na pewno jego samochód. Żółta Alfa Romeo. Prawdopodobnie pożyczył ją od rodziców, bo z tego co wiem, no pod kolor bluzę musiało mu pasować. To dobrze, że dojechał. Bo to... Podobno zaparkował 1,5 kilometra stąd. Ja się dziwiłem, bo podobno benzyna idzie do góry. Ale przynajmniej trzeźwy. Tak. To na pewno. O Szymku mogę też powiedzieć jedną ciekawą rzecz, że na pewno urody jednak polskiej nie jest. Jak na niego patrzę, to mam ochotę, żeby zrobił mi kebaba, bo... Oni się naprawdę kochają. Ja jestem spokojny o ten sezon. A ja bym już jechał. Słuchajcie, taki turecki kebab przez gościa, który pochodzi z Turcji. Naprawdę wydaje mi się, że to może być dobra rzecz, nie? Jest zamówienie, jak coś. To... Tak. No i na zakończenie jeszcze mogę powiedzieć tylko o nim tyle, że podobno ma nam rozgrywać piłki. A na razie jak chodzę na metrówkę, to niestety się nie spotykamy. No i... Ale mam nadzieję, że to dopracujemy. My również. Dzięki wielkie. My również. My również wierzymy w to, że tu jest gracie. Szymon, zapraszam. O, klasycznie. Długopisem napisał. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Po polsku. Szymon roastuje Wojciecha Sobalę. Tak jest. Dzień dobry. Wojtek, pokaż się. Cicho tam. Cicho. Się rozbrykali, bo już są po. Obecnie na Facebooku Wojtka znalazłem, że jest wielkim fanem pingwinów z Madagaskaru. W sumie rozumiem, że może on się z nimi utożsamiać, ponieważ to równie nietypowe połączenie jak normalny facet Sosnowca, z którego pochodzi. Na Śląsku mówi się, że tam trzeba paszporty mieć. Do Turcji też. Nie wiem, czy wiecie, ale Wojtek jest również wielkim fanem układania klocków Lego. Prenumeruje on również miesięcznik Murator, żeby stawiać lepsze bloki, lecz niestety przekłada się to tylko na budowanie konstrukcji właśnie z tych klocków. A tak... Dziękuję. A tak a propos klocków Lego, to mam taki żarcik jeszcze. Czy wiecie, czym się różni seks od Lego? Nie? To dalej układajcie klocki. Z tego, co się również dowiedziałem, kolejnym hobby Wojtka jest morsowanie. Przepraszam. 3 metry, chłopaj. No, dobra. A efekt taki sam. Przepraszam. Proszę. Podsłuchałem kiedyś jego rozmowę z kolegą, która wyglądała mniej więcej tak. Nie mogę teraz rozmawiać, morsuję. Ale to ty dzwonisz. No i Wojtek się rozłączył. Dalej. Dalej, powszechnie wiadomo, że Wojtek przyjaźni się z naszym rozgrywającym. Wojtek, gdzie byłeś, kiedy twój przyjaciel szedł do fryzjera? Ha,
No i teraz na koniec chciałem odłożyć te wszystkie żarty na bok i szczerze powiedzieć, że Wojtek jest super gościem, który bardzo mi pomógł zaklimatyzować się w tym pierwszym sezonie dla mnie w Plus Lidze, za co bardzo chciałem mu podziękować. Brawo! Można miło, sympatycznie. Wojtek, chodź do nas. Zapraszamy. To podniosę. Jeśli można. Przecież jak on morsuje w zalewie, to do pasa mu zalew się. Trzeba zejść troszkę w dół. Dobry wieczór Państwu. No ja będę miał przyjemność ja tutaj. Ja pierdzielę, no. Niesamowite. A ludzie mówią, że Andrzej jest wysoki. To proszę zrobić zdjęcie, żeby ich przekonać, że jednak jest tak jak ja niski. Powiem szczerze, tu takie wrony latały, jakby ci narobiły tam, nawet by ci nie ostrzegł. Nie wiem, co wam się dzieje na górze. No powodzenia, powodzenia. No dobrze, o blok jestem spokojny. Grzesio Pająk na tak, ja mam Grzesia Pająka. Ja się naprawdę bardzo cieszę z tego, że ciebie wylosowałem. Nasza znajomość trwa już naprawdę długo. Mieliśmy okazję dwukrotnie być w jednym klubie. Zaznaczam, być. W Jastrzębiu, w Olsztynie. Poczekaj, bardziej... A przepraszam. O kurczę, o, tak. Dobra. Dopiero do 3 razy sztuka. W Lublinie udało nam się zagrać razem na boisku. Brawo! Ach, te szpilki! Takie malutkie takie. Zostało wspomniane, że pochodzę z Sosnowca. No Grzesiu pochodzi ze Stalowej Woli. Urodził się tam olimpijski medalista skoków zwyż Artur Partyka. A teraz mieszkańcy mogą pochwalić się Grzesiem. Brawo! No i tutaj taka pewna ciekawostka o Grzesiu, bo Grzesiu swoją przygodę nie zaczynał z siatkówką. Grał w piłkę nożną w Stalówce, był bramkarzem. My się wtedy jeszcze nie znaliśmy, dlatego mogę tylko domniemać. Gruby na bramkę? Grzesiu w poprzednim sezonie poczuł się do odpowiedzialności i zapuszczał nam muzykę. No i o ile o gustach i guścikach się nie dyskutuje, Krzysztof Krawczyk i jego parę statkiem w piękny rejs może się sprawdzić w wielogodzinnym powrocie z Wrocławia, no ale nie na rozgrzewce. No i tutaj taka ciekawostka o Grzesiu, bo Grzesiu jest właścicielem 2 psów rasy King Charles Cavalier. No i podobno jest tak, że właściciele są podobni do psów. Więc tutaj przychodzi mi Wikipedia z pomocą. W charakterystyce jest napisane: żywy, wesołowy, pełen wdzięku, lubiący zabawę, przywiązany do członków rodziny, pozbawiony lęku i agresji, przyjacielski, wypisz wymaluj Grzegorz Pająk. Wiele osobników tej rasy chrapie. I nie mam tu na myśli słodkiego, delikatnego podchrapywania. One chrapią jak umęczony chłop po całym dniu fizycznej pracy. Dodatkowo są one uległe i potrzebują odpowiedniej dawki ruchu, ale nie podlegają próbom pracy. No cóż, trenerze, nie ma lekko. No i tutaj na koniec o Grzesiu warto wspomnieć, że jest ambasadorem marki CAP. Nie, przepraszam, marki CEP. I podobno bardzo dobrze wpisuje się w charakterystykę firmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Wojtek. Dzięki. Szanowni Państwo, to był pierwszy blok roastu. Jeszcze przed nami 2 bloki. Zobaczymy wasze zgranie. Jak najlepiej sprawdzić zgranie? Otóż zespół muzyczny. Ha! Za chwileczkę tutaj zagracie. Pytanie na czym, prawda? No, nie mamy tu żadnego sprzętu. Ja może poprosiłbym hostessę Paulinkę, która nie dostała się niestety do Look Cheerleaders. Paulinko, gdybyś mogła przynieść instrumenty muzyczne. Szanowni Państwo, otóż panowie, zagracie na rurach. Proszę bardzo, każda rura ma symbol, pan ma serduszko, tutaj będzie trójkącik, tutaj kreseczka i kropeczka. Podejdźcie tak dobry krok do przodu, zróbcie sobie super miejsce. Okej. Okay. Uwaga. I teraz, oczywiście, jak na tym grać? Czy to dmuchać, czy to gdzieś wsadzić? Nie wiadomo. To trzeba przemyśleć. Sprawdzaliśmy wszystkie warianty. Ale była dezynfekcja, spokojnie. Ale spokojnie, na żółtej rurze. Tak. Bingo! Paulinko, może byś pokazała, jak się gra na rurach. Prościzna. Proszę bardzo, spróbujcie sobie. To jest taka rozgrzewka. Śmiało. I 4 kontuzje jutro. Proste, prawda? Dobra, to teraz może zrobimy taki teścik. Patrzcie na swoje symbole, uwaga.
I. Trójkąt. Kreska. Kropka. Serduszko. Jest nieźle. W takim razie pokazuję wam nuty. No i zobaczymy wasze zgranie, pano. Uwaga. Szanowni państwo, to oni będą walczyć w tym sezonie. Będą reprezentować Lublin. Lublin. Szanowni państwo, wielkie brawa, zobaczymy. Zobaczymy. Jaka forma. No jest nieźle! Jak na pierwszy raz, panowie! No dobra, ale potrzebują większego wsparcia! Lu! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No one won't be afraid. No one won't be afraid. As this, matko jedyna, as long and you stand by me. So darling, stand by me. Oh, dobra, nie trzeba. Nie. Stand by me, Jezusie. Stand by me, oh, stand by me. Lublin! Brawo! Naprawdę, panowie, to było bardzo trudne zadanie. Ja jestem spokojny o wasze zgranie, o zgranie całego zespołu. Brawo, brawo, panowie i panie. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj się dzisiaj zebraliście i mam nadzieję, że się bardzo dobrze bawicie póki co. Witam również naszych współprowadzących, Kabaret Smile. I tutaj mam od razu do was takie pytanie. Proszę bardzo. Tak. Dlaczego oceniacie się tak nisko, że w nazwie sugerujecie ludziom, co mają robić na waszych występach? Dobry jest! Czyli niby nie... taki pająk, a dobry. Czyli nie dostanę odpowiedzi. Nie będzie. Absolutnie. Nie, dobra. Okej. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł pracować z trenerem Daszkiewiczem. Już mała... trzeci do pierwszej szóstki. Taka mała anegdotka. Przy budowaniu składu trener wraz z prezesami oglądali zawodników i podczas oglądania pozycji libero, kiedy na tapecie był Paweł Zatorski, trener głośno krzyknął Łoten. I nasi prezesi po prostu zatrudnili Dustina Łotena. Poszło. Ale wracając już i tutaj do mojego roastowanego, drogiego Szymona Romacza. Jest to mój pierwszy roast i nie mam w nim wprawy, ale za to świetnie i naprawdę całkowicie przypadkowo wylosowałem Szymona. Ponieważ Szymon na boisku wprawy nie ma w zasadzie w niczym. No chyba, że w rozrywaniu koszulek i zrywaniu siatki po nieudanych akcjach. A w domowym zaciszu do rzucania padem od PlayStation w drzwi, co potwierdzają dziurawe drzwi oraz poklejony cały plastrem pad. To zginamy już. Szymon, jak sam mówi, jest na diecie wegetariańskiej i jego ulubioną potrawą jest kary z ciecierzycą, który, jak sam twierdzi, przyrządza przepyszne.
My z chłopakami od razu wiemy, kiedy Szymon jadł kary, bo na treningu jest taka gęsta atmosfera. Pokaż się, pokaż! Ja osobiście do dzisiaj nie rozumiem tej decyzji odnośnie Szymona i jego diety wegetariańskiej, bo w szatni rzuca mięsem jak nikt. Idąc dalej tym tropem, popisowym daniem Szymona powinno być mięso z sucharami. Ale ponad wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, z których się tutaj powiedzmy, że śmialiście, to jest bardzo kulturalny człowiek. I pamiętam, jak jechaliśmy na mecz do Świdnika, to jako jedyny wyjął płaszcz ze spodni, żeby się nie wyróżniać. No tak. Teraz już całkowicie na poważnie. Szymon, dziękuję ci, że byłeś rok temu w naszej bandzie i ciągnąłeś ten wózek od początku i prawie do końca. Dziękuję. Dziękujemy, Grzegorzu. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że mogę Was przywitać w tej nietypowej dla nas roli. Faktycznie zdarza nam się czasami roastować nawzajem w szatni, ale tak przed publiką to raczej rzadko. Chciałbym się odnieść do słów naszego kapitana, bo naprawdę jestem z niego dumny. Przygotował się do tego roastu znakomicie. Ale było to widać już od jakiegoś tygodnia, bo zaczęły na tym cierpieć jego umiejętności siatkarskie. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją, żeby po wystawie piłkę oddawać pod siatką, a nie atakować nad nią. Także... Ale przechodząc już do mojego głównego bohatera dzisiejszej wypowiedzi, Konrada Stajera, do Kondzia, bo tak na niego wołamy. Zacznę od tego, że Kondziu pochodzi z Rybnika i w sumie na tym ten roast mógłby się zakończyć, ale zdecydowałem, że pociągnę go trochę dalej. Planowałem opowiadać o nim jako o człowieku intelektualnym, oczytanym, błyskotliwym, ale musiałbym kłamać, także to sobie darowałem. Z jego facebookowego profilu można naprawdę wiele ciekawych informacji wyczytać. Okazuje się, że Kondziu jest fanem hip-hopu, bo lubi takie zespoły jak Hemp Gru czy Kaliber 44, więc przez krótką chwilę przeszło mi przez myśl disowanie Konrada, ale niestety nie znajduję zbyt wielu rymów do słowa Stajer. Może poza jednym, ale niezbyt przyjaznym, także... Jest niby jeszcze Gajer, ale ze względu na jego pochodzenie to dla niego Ancuk, a ze względu na upodobania to tylko śmiesznie skrojony dres, więc... Kondziu na parkiecie jest człowiekiem bardzo ambitnym i stara się każdy element siatkarskiego rzemiosła opanować do perfekcji. No niestety z marnym skutkiem, ale liczą się chęci i zaangażowanie, tak? Weźmy na przykład obronę. Piłka lecąca w niego odbija się od jego rąk, łamiąc wszystkie przepisy ruchu drogowego, które znamy. W bloku jest zwinny i szybki jak gepard, no ale niestety marna to pociecha, jak jego ręce nad siatką wyglądają jak szwajcarski ser, także... Hadzia! Nie powtórzę tego. W życiu prywatnym Kondziu jest bardzo uprzejmym i ciepłym człowiekiem. Mówiąc ciepłym, nie mam tu oczywiście na myśli jego orientacji. Taki krótki przykład. Wjeżdżając na parking przed Mosirem, gdy widzi dwa wolne miejsca, to oczywiście musi zaparkować na dwóch, żeby kolega miał dalej do wejścia. Pewnie każdy z Was w swoim życiu nieraz spotkał się z takim określeniem, jak sport to zdrowie. W przypadku Konrada ma to zastosowanie w okolicy 0%. Dni, kiedy wchodzi do szatni tryskający energią i mówiący, że nic go nie boli, są jak godziwa emerytura z ZUS-u, czyli nigdy nie nadejdą. Jest jedno powiedzenie, którym Kondziu nas zaskoczył na początku zeszłego sezonu. Brzmi, kiedyś mnie puści.
I nie mówię tutaj o niedzielnym poranku po sobotniej imprezie, tylko o stanie jego stawów kolanowych. Powiem wam szczerze, że na przestrzeni zeszłego sezonu usłyszałem to więcej razy niż liczba zachorowań na COVID w naszym kraju. Także... Poza tymi małymi niedociągnięciami Kądziu jest złotym człowiekiem i naprawdę klasowym środkowym. I bardzo się cieszę, że mogę z nim dzielić jedną szatnię i być w jednej drużynie. Wielkie brawa dla niego. Brawo, Konrad. Brawa. Brawo. Dzięki wielkie. Dzięki, Szymon. Konrad, zapraszamy. Szymon, jakbyś szukał roboty, to zadzwoń. Konrad. Konrad Stajer, środkowy bloku. Będzie roastował Maćka Kołodziejczyka. Maćku, prosimy cię. Wstań. Dobry wieczór. Czekaj, troszeczkę dokręcę, bo ci zlata, jak to mówią na Lubelszczyźnie. Proszę. Dobry wieczór. No niestety ja nie miałem szczęścia w losowaniu i muszę opowiedzieć o członku sztabu szkoleniowego. Celowo używam tutaj słowa członek sztabu szkoleniowego, bo w sumie nie wiadomo do końca, kim Maciek jest w tym zespole, bo do niedawna był pierwszym trenerem, drugim trenerem, kierownikiem. Przez chwilę był nawet maszyną do zagrywki, ale gdy prezesi zauważyli, że spędza więcej czasu u fizjoterapeuty niż zawodnicy, to postanowili kupić maszynę. Patrząc na Maćka, można wywnioskować, że był to dla niego bardzo udany rok, ponieważ spełnił swoje dwa marzenia. Pierwsze to oczywiście awans do Plus Ligi, a drugie po 28 latach udało mu się wyprowadzić ze Świdnika. Maciek jako trener to bardzo profesjonalna osoba. Ma bardzo profesjonalne podejście do takiego stopnia, że przed treningiem zjawia się już około 4 godziny i czeka w pokoju fizjoterapeuty, aż się wszyscy zjawią. Niestety, żeby nie mówić tak cały czas słodko i lukratywnie o Maćku, ma też kilka zalet, wad. Pierwszą wadą Maćka jest na pewno to, że jest bardzo podatny na stres. Do tego stopnia, że siwieje szybciej niż moja Mazda rdzewieje. A teraz już całkiem poważnie, wiem, że przed Maćkiem jest długa i ciekawa kariera trenerska i myślę, że to, co najlepsze, jest wciąż przed nim. Dziękuję. Wielkie brawa. Brawo. Wielkie brawo. Dziękuję. Dobrze. Bardzo. No to zapraszamy w takim razie drugiego trenera, Maćka Kołodziejczyka, do wypowiedzi. Dobry wieczór, witam Państwa. Dzięki przede wszystkim Kądziu za miłe słowo. Myślę, że mnie spotkał największy zaszczyt, ponieważ będę roastował największego gabarytowo gracza naszej drużyny, czyli pana Jakuba Wachnika. Jakub? No. Kuba to bardzo dobry człowiek, więc przygotować roast było praktycznie tak samo trudno, jak rozpisać Bena Toniutiego, ale myślę, że kilka ciekawych takich faktów na temat Wacha uda mi się przedstawić. Myślę, że zacznę od paradoksu, ponieważ wszyscy chcą chodzić na imprezy z Wachem, mimo że Wachu nie pije alkoholu, ale są tak jakby dwa czynniki, które to warunkują. Pierwszy, no to wiadomo, z racji gabarytów, chłop jak byk, więc ten czynnik bezpieczeństwa mamy zagwarantowany. Chyba że domniemany napastnik dowie się, że ulubioną wokalistką Wacha jest Sanach, wtedy ten respekt troszkę spada. Natomiast rzecz druga, tak jak wspomniałem, idąc z Wachem na imprezę, wiadomo, że mamy kierowcę, tylko jest jeden problem, bo do swojego samochodu mieści się tylko Wacho. Idąc dalej, nie zawsze też mamy pewność, że Toyota Wacha odpali.
Kuby jako osoby nie da się nie lubić, ale ja zdiagnozowałem dwa typy ludzi, którzy mogą mieć z tym problem, a mianowicie to są kierownicy drużyn, w których Kuba występuje, oraz obsługa kuchni w hotelu, bo nieważne jaką porcję by przygotowali dla wahadła, to jest zawsze mało. I tutaj zastanawiam się, jak rozwiązuje ten problem żona Wacha. Nie wiem, ale wielki szacunek, bo to naprawdę nie jest łatwo zaspokoić głód Kuby. Od strony sportowej, Kuba, lewa ręka w ataku. My ze sztabu zastanawiamy się, czy może nie przestawić go na prawą rękę, żeby w końcu te procenty w ataku były na odpowiednim poziomie. I z tym pytaniem również zostawiam was. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Brawo. No to Wachu, zapraszamy. Panie Jakubie, proszę. Pan roastuje Grzegorza Kowalczyka, asystenta trenera. Dobry wieczór państwu. Patrz, jeszcze wyżej trzeba postawić. Chwileczkę, bo mam tutaj takie zapiski moje. Tak, potwierdzam, przyjechałem Boltem dzisiaj tutaj. Niestety samochód nie odpalił. Zgadza się. Jakub, jeszcze pomyliłem się, także tylko się przerwę. Roastujesz Grzesia Kowalczyka, tak? Tak, tak. Tak, masz tak. Tak, masz niestety, ten. Wylosowałem też trenera. Także... Ciężko mi mówić też coś o trenerze negatywnego. I dzisiaj jeszcze miałem okazję przeczytać sobie kontrakt mój. I tam znalazłem taki jeden zapisek. Ja go tu teraz przytoczę. Zawodnik zobowiązuje się do powstrzymywania się w trakcie wszelkich publicznych wypowiedzi od wygłaszania negatywnych opinii na temat trenerów oraz trenerów drużyny oraz sztabu szkoleniowego. No to dzięki Wachu. Cześć, siadaj. Powiedz mi na ucho, ja powiem. No i długo myślałem w ogóle o tym zapisie, więc przeczytałem do końca ten kontrakt. I był kolejny zapis, że kto się nie zastosuje do tego regulaminu, to jest reduktor wynagrodzeń, tak zwany. Aha. Więc nie będę ryzykował. Mam nadzieję, że to nie żaden podstęp prezesów, żeby zaoszczędzić trochę w klubie. Więc padliśmy na taki pomysł. Tak sobie pomyślałem, że prezesy siedzieli sobie prezesi, brakuje trochę pieniędzy, mówię, zróbmy roast publiczny. Chłopaki sobie trochę, tak, że potem trochę poucinamy w pensji, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Wrócę teraz do Grzesia, ale chciałem jeszcze troszkę nawiązać do was, bo dostaliśmy wiadomość w ogóle o tym wydarzeniu i nasz dyrektor artystyczny Emil powiedział nam, że kabaret Smile będzie tłem tego wydarzenia. No i mi się trochę szkoda was zrobiło, no bo jednak tak znany kabaret będzie tłem na jakimś wydarzeniu. Ale potem jak się dowiedziałem, ile dostaniecie za to wydarzenie, to już nie było mi szkoda was. Tak się... Patrz, my nie mamy żadnego zapisku, kurde. Fajna robota. Porobimy to dla Lublina. Panie Jakubie, my mamy podobny kontrakt, tylko odwrotny. Ogólnie pomyślałem, fajna robota, bycie tłem, tyle pieniędzy. Prawda? Super. Jakimś też drzewem byłem w przedszkolu. Podobnie. Wracając do Grzesia Kowalczyka, ogólnie to jest bardzo cichy i skromny chłopak. Praktycznie się nie odzywa na treningach i nie wiem, czy ma zakaz od trenera nie odzywać się, czy po prostu jest tak skromnym człowiekiem, ale zanim przyszedł tutaj do Lublina, bo to jest jego pierwszy sezon z nami, więc w sumie się nie znamy, to pracował w Kaliszu z młodymi dziewczynami i zdobył tam 3 mistrzostwa Polski. Także można powiedzieć, wielkie brawa. Że można powiedzieć, że to jest złoty chłopak. I mam nadzieję też, Grzesiu, że tutaj w Lublinie też zdobędziesz 3 złote medale. I tego ci życzę. Także wielkie brawa dla Grzesia. Dziękuję. Wielkie, wielkie. No to wywołany. Grzegorz ma inny kontrakt. Grzegorzu, kogo roastujesz?
trenera, ale za chwilę. Panie Darku, pan się pokaże! Brawa! Panie Grzegorzu, my możemy przeczytać za panem. Tak. Nie, ja sobie poradzę. No, ta skromność to tylko na początku, a później już jest... Tylko łatwiej. Z kobietami se poradził, to i z nami se poradził. Dokładnie tak. Dobry wieczór wszystkim. Chciałbym powiedzieć o naszym trenerze kilka takich pozytywnych najpierw słów. Że poza wieloma sukcesami sportowymi, które ma na swoim koncie, lecz to nie one będą dzisiaj odgrywały główną rolę, mam zaszczyt przedstawić Państwu kilka ciekawostek z życia wziętych trenera Luku Lublin, trenera Dariusza Daszkiewicza. Wielkie brawa. Brawo, panie trenerze. No, robi się... Ja czuję jakąś emocję. Za dużo nie będę tutaj gadał, bo chciałbym zostać tu jeszcze na przyszły sezon. Tak jak tutaj już miałem dzisiaj zapowiedziane, że muszę trochę uważać, co mówię, ale kilka takich ciekawostek znalazłem. Często wchodzę do szatni i takie pierwsze słowa skierowane w moją stronę: kur, Kowalczyk, gdzie jest kawa? I właśnie dzień bez kawy to dzień stracony i myślę, że śmiało mógłbym przypisać takie motto trenerowi. Ciężko by się żyło również bez słodkości, a to czasami udaje się wykorzystać całemu teamowi. Krótko mówiąc, ptasie mleczko cytrynowe, bo to ono jest jednym z ulubionych słodyczy trenera, potrafi rozwiązać niejedną sprawę, oczywiście na korzyść kupującego. Co dalej? Rozwiązane buty i wkładane w nie sznurówki to akcent, który na hali spotyka się dosyć często. I dzisiaj tutaj nawet koledzy mi podpowiedzieli ze sztabu, abym wspomniał o sytuacji. Często gdzieś z zawodnikami trener zakłada się, czy trafi z daleka piłką w słupek od bramki, kopiąc piłkę. W poprzeczkę, tak, przepraszam. I zazwyczaj trener zawsze trafia i te zakłady wygrywa, natomiast kiedy ma zawiązane sznurowadła, gdzieś ta piłka zawsze omija poprzeczkę. Wolny czas lubi spędzać wraz ze swoim sztabem szkoleniowym na boiskach do siatkówki plażowej, na których toczą się niebywałe potyczki międzymiastowe. Tutaj dwóch chłopaków mamy ze Świdnika i dwóch, którzy pracowali razem w Kielcach. I te potyczki naprawdę są niebywałe i zapraszamy kibiców wszystkich. Tak, dokładnie, teraz na szczycie jest Awiunia Świdnik na czele z Maćkiem i z Dzirbusiem. Ale ostatnio w Gdańsku graliśmy dyszelki, to taka gierka, gdzie się gra tylko dołem i tutaj z trenerem na chwilę obecną górujemy, więc zapraszamy na nie tylko oglądanie meczy naszych chłopaków, ale też na nasze potyczki. Co ciekawe, trener zawsze też swój mecz rozpoczyna od asa serwisowego. Jest to albo po taśmie, albo trafia w linię, no niezły jest. Wchodząc do szatni, często można też usłyszeć z trenera ust różne przyśpiewki siatkarskie i tam widzę gdzieś bęben z tyłu i tak, żeby tutaj wszystkich trochę rozgrzać, możemy tam odśpiewać przyśpiewkę, która właśnie trener wchodzi i zacytuję, a tam proszę kolegów, żeby z tyłu pomogli i wszyscy tutaj na trybunach postarajmy się odśpiewać, łącznie ze wszystkimi. Jak zacząć? Po jednej nutce. LKPS, sialalalalala. Dobra, dzięki bardzo.
I ostatnią taką rzeczą, ulubione powiedzenie trenera. Jeden pracuje rękami, a drugi językiem. Trener Daszkiewicz preferuje tą drugą opcję. A te przysłowie otrzymałem od jego syna, który miał przyjemność tutaj z nami trenować i trochę mnie wspomógł. Ale bardzo dziękuję trenerowi, bo bez trenera osoby by mnie tutaj nie było. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Brawo. Panie trenerze, to jak już pan stoi, to zapraszamy. Brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, ja mam taką informację, jeżeli to będzie wystarczająco duży aplauz, to chłopaki będą mogli dzisiaj wypić małe piwo. Ale takie małe. 0-0. 0-0, wiadomo. Próbowałem, chłopaki, próbowałem. Dobry wieczór państwu. Nie wiem, generalnie ważnym elementem w budowaniu zespołu jest team spirit i atmosfera. Myślę, że po tym dzisiejszym wystąpieniu będziemy musieli pracę zacząć od zera. Ale zobaczymy. Ja miałem szczęście, wlosowałem Dustina Motena, natomiast... Dustin, pokaż się nam. Dustin, go up. Łysy, wstań. Natomiast... pojęcie roastu było mi obce, zwróciłem się o pomoc do dyrektora artystycznego tego przedstawienia. Powiedział mi tak, spokojnie trenerze, da sobie trener radę, wejdzie pan na media społecznościowe Dustina, Facebook, Instagram, Twitter, jeszcze jakieś trudne słowo użył, niezrozumiałe dla mnie i na pewno coś trener sobie znajdzie. No, ja raczej tak z racji mojego podeszłego wieku. Tu panowie jest pauza, można zareagować. Nie, zdobyć, nie, nie. Zdobyć pan... jakieś punkty nie, nie. I na ten mecz z Jastrzębskim Węgiel gdzieś się zbliżyć do pierwszej szóstki, ale widzę, nikt nie jest chętny, więc nie myślcie sobie, że to tylko na boisku sobie wywalczycie w sparingach i treningu. Nie do końca tak. Ptasie mleczko cytrynowe może nie wystarczyć. Więc no... Ponieważ nie posiadam takowych wynalazków i szczęśliwie z tym żyję, drążyłem temat z dyrektorem dalej. Mówię, może byś wspomógł, coś napisał. No, w 5 sekund rolę dla mnie piękną napisał. Przeczytałem ją 3-krotnie i z żalem musiałem stwierdzić, że moje zdolności aktorskie nie dźwigną tego. I po prostu... Przedstawię Dustina tak nie po roastowemu, tylko myślę najzwyczajniej. Jest to gość o ogromnej, pozytywnej energii, którą mam nadzieję jutro już, bo myślę, że wszyscy się zjawicie jutro na naszym meczu o godzinie 17. Będziecie mogli zobaczyć. On bardzo chętnie tą energią dzieli się z publicznością, więc jak tylko się pojawicie, to na pewno będziecie naszym 7., 8., 9., 10. Zawodnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Liberia, no Libero, sorry, Libero. And up and down and going on around. And this is only that Andrew can speak in English. But explain up what I'm down. Going to do right yes, now, okay, please. Emil Paliwoda będzie tłumaczył. This is a translator. Like Google. Or better, who knows? Oh, knows. Ale idzie. My tu na ścianie wschodniej, Dustin, mamy różne jaja, wiesz? I don't understand much, but I do understand body language, and by looking at my teammates' body language, I'm really grateful. After that last skit, I didn't understand Polish. No chyba państwo zrozumieli. Dustin nie rozumie za bardzo po polsku, ale dobrze czyta język ciała i na podstawie tego, co z ciał chłopaków wyczytał, tak to zrozumiałem, że jest fajnie. Cool. No, but... Cool, uczelnia taka. But you guys are really great. In Lublin. Cool. Very nice suit. Nie wszyscy naraz, nice tak? Hair. Very nice suit. Your hair, I've once had this, and the day after I went with it. Nie mam pewności, czy Dustin zwraca się do Kuby Dzirby, czy do Pawła Szwajgera, bo w zasadzie każdemu mógłby zazdrościć włosów, o których mówił. I powiedz, kogo roastujesz. No, but I don't know what Dahru said, but
can't be any better than my life. I am short, I am bald, and I am vegan. So instead of eating the best, most delicious meats and cheese, I have to wake up early in the morning and come to the park and battle the squirrels for nuts from falling from the trees. To już trochę czasu minęło. Mam wrażenie, że Dustin nie do końca zrozumiał, o co chodzi w naszej imprezie. But I have the honor of introducing my friend. Teraz o zaszczytach. Janek Nowakowski. Już wiemy, że o Janku Nowakowskim będzie. Janku, pokaż się. Do you want Polish or English? Polish or English? Polish or English? For me. Whatever you want, brat. Okay. Ja poproszę Polish. Polish, Janka. Janek. Janek. Masz piękne oczy. I tylko czarne oczy. Kocham twój uśmiech. Mówiłem, że Polish, Janka. It took 2 years playing with Janek to memorize these lines, but I have to go opposite of the roast for me. I can't say anything mean about Janek. To może ja teraz chwilę. Daj mu szansę. Give me a chance. On mu... to memorize, you know. Janek is a great... Stop! Like na światłach, czerwone. Red light, red light. Tak, potwierdza się moje wstępne założenie, że Janek, że Dustin nie do końca zrozumiał, że chodzi o to, żeby szpilki wbijać w Janka i mówi, że nie jest w stanie tego zrobić. Ważne słówko mean, czyli wredny, nieuprzejmy. For me, Janek is a great embodiment of Poland in general. I'm very grateful to have him as a friend, as I am grateful to live in Poland. He's always there for me to speak in volleyball and after. And just in general, I'm so grateful and in love with this country, and I'm very excited and honored to live in this city and to create great memories with everyone here and here. Teraz brawa, a potem wyjaśnię się dlaczego. Dla Dustina Janek ucieleśnia Polskę, a on jest wdzięczny, że jest w Polsce i że z Jankiem może rozmawiać o siatkówce. I teraz głos zabierze kolega. On dłużej mówił, a ty tak... Bo tam przydawkami operował, to po co to tłumaczyć? I w każdym razie... Ale będzie dobrze, czy...? Tak, będzie dobrze. Cieszę się, że jest Janek, bo jak jest Janek, to zawsze jest fajny, bo streszczając to, co powiedział, Janek jest jak Polska. Whatever. Whatever. Dostałem też również, skoro już jest, impreza zrobiła się multi... Jeszcze sieć, Janek. Jeszcze chwila. Jeszcze sieć, skoro impreza jest multilanguage, to ja... Uważaj na kolana, bo to... Co prawda nie znam angielskiego, ale za to znam niemiecki perfekt, a dostałem informację, że na widowni są ludzie z Niemiec, także ja może postaram się Dustina przetłumaczyć. Ich möchte Lublin machen, die Kopfschmerzen, die Klappen bieten sehr groß. Und was ist das? Nein. Warum? Na widowni mamy kilku Arabów jeszcze, bądź uprzejmy. Bita. Andrzej nie skumał, że chodzi o gminę Niemce, ale... Aha! To ci mówiłem już wcześniej, a nie chciałem ci tego psuć po prostu. Aha. Przepraszam. Nie, spokojnie. No dobrze, to... To tak samo jak Dustin nie skumał żartu z kulem, to mniej więcej o to samo chodzi. Nie? Dobrze, szanowni państwo, Jan Nowakowski, wywołany na tablicy. Zapraszamy, Janku. No i teraz którędy wyjść? Dobra, weź mu mikrofon, bo znowu duży taki idzie. A się nasiedziałeś, kurde, kowbój idzie. Proszę bardzo. And up or down? Bez downów, proszę. Zacznę od odniesienia się do słów Dustina. Mimo, że mamy tutaj 12 stopni, zrobiło się przez chwilę delikatnie ciepło. To są po prostu jedyne dwa zdania, które zna po polsku, więc raczej będzie używał do damskiej części Polski. A wszedłem tutaj na scenę w taki sposób, nie bez kozery. Będę mówił o naszym fizjoterapeucie, Damianie.
Powszechnie wiadomo, że fizjoterapeuci to ludzie, którzy polegli w walce o zaszczytne miejsce na studiach medycznych. Chodźcie! Zaocznie po ciemku w akademiku masują się nawzajem. Naszemu Damianowi po tym okresie najwidoczniej zostały same złe wspomnienia i do dzisiaj robi się zielony na widok oliwki do masażu, a samo słowo masaż zdaje się wywoływać u niego nudności. Damian, z racji na jego przypadłość oraz gabaryty dorodnego kurczaka, już po tygodniu pracy poprosił o pomoc Łukasza, który z uśmiechem na ustach wyręcza go ze wszystkich jego obowiązków. I Łukasz, jeśli nas oglądasz, wielkie dzięki. A swoją drogą, widzieliście kiedyś państwo kurczaka masującego stado koni? No i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który przez sen nigdy nie powiedział ani słowa, ale żeby obudzić rodzinę refrenem Dawida Podsiadło staje się potworem! No to jest cios delikatny poniżej pasa, moim zdaniem. No i na koniec już przed samym roastem zapytaliśmy Damiana, czy się stresuje. Damian odpowiedział, że tak, bo ostatnim razem na scenie był w podstawówce na jasełkach grając drzewo. Bardzo dziękuję. Brawo. Damian. Chodź do nas. O, to teraz się zacznie. Teraz down, wiadomo. Też wolałem bez, ale... Tak wyszło. A weź se, Damian, poużywaj teraz. Dawaj im. Dzięki, Janku, za miłe słowa. Ostatnim razem, jak trener nazwał mnie bestią, to teraz rozumiem dlaczego. Pewnie mu wyjawiłeś tą tajemnicę. O, uwaga. To była bardzo krótka historia. Wracaliśmy z meczu z Gdańska, zatrzymaliśmy się na stacji. Poprosił o takiego dużego XXL hot doga. Pani spytała, czy może być mniejszy, bo jest akurat ciepły. A nie wiem już, kto z chłopaków stał. Nie może być. Widzi pani, jaka z niego bestia. Tak jest. Natomiast ja dzisiaj opowiem państwu o naszym atakującym, Bartku Filipiaku. Bartek, pokaż się. Na wstępie powiem, że Bartek podobno nie odbiera nieznanych numerów telefonu. W sumie mała strata, nie znam nikogo, kto by go podał jako telefon do przyjaciela w milionerach. Bartek ma też klaustrofobię. Sprytnie to ukrywał, lecz podczas ostatniego naszego wyjazdu musiałem zajść po niego do pokoju. A ten siedział na tronie przy otwartych drzwiach. Pewnie sami wiecie, o jaki tron chodzi. Być może marzy o byciu królem i sobie rządzi stamtąd światem. Chodzia! Swoją drogą ciekawe, czy Bartek, jak wieczorem chce pójść do Żabki po piwko, zero oczywiście, to ma paniczny lęk, że będzie zamknięte. Bartek? Bartek ma też bardzo mocne uderzenie prawą ręką. Także jak zobaczycie, że serwuje z prędkością 120 na godzinę, możecie na 99% być pewni, że to on. Jak nie będzie go widać z daleka. A jak piłka trafi w siatkę, to on jest na pewno. Jakiś czas temu nie miałem jak zorganizować odpieki nad córką i zastanawiałem się, czy zabrać ją na trening, ale przypomniałem sobie, że jest tam Bartek i mogło być to ryzykowne. Sam się przyznał, właściwie podszedł do mnie pierwszy na następnym treningu i spytał, czemu jej nie zabrałem. No,
sam się zaśmiał, że najpierw najważniejsza jest siła, a dalej to niech się dzieje. Bartek jest też stały w relacjach. Jak rozmawialiśmy, jest ze swoją dziewczyną już kilkanaście lat, od 15 roku życia podobno. Więc mam nadzieję, że ten wyjątkowy zawodnik będzie też stały w uczuciach do naszego klubu i zostanie z nami długo w Lublinie, wspierając nas zespół. I zapraszamy Bartka Filipiaka, atakującego. Bartek będzie roastował Mateusza Zimocha. A Mateusz to trener przygotowania motorycznego. Oto ten jest człowiek. Dobry wieczór. Kiedy ustaliliśmy, o kim będę się wypowiadał, wylosowałem Mateusza Zimocha. Żebyście mogli sobie uzmysłowić, jakie to dla mnie doświadczenie, przypomnijcie sobie Mikołajki. Najlepiej mieli ci, którzy losowali swoich dobrych kumpli, czy obiekt skrywanych uczuć. To była wygrana. Tym razem ja przegrałem. Mati jest naszym trenerem od przygotowania fizycznego. Pochodzi z Kielc. Żeby spełnić swoje marzenia, spakował w torby kilka słoików i wyjechał do Warszawy. Tam dowiedział się o istnieniu takiego magazynu jak Men's Health. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to pismo go ukształtowało jako trenera, a my musimy znosić jego pomysły. Mam wrażenie, że rozwój jego kierunku zaczął się już na etapie przygotowań tej imprezy. Kiedy ktoś wymyślił, żeby zrobić tak wysoką mównicę. Mateusz, spokojnie możesz sobie zabrać tutaj krzesło teraz, ja pomogę ci na nie wskoczyć. Brawo! Zapraszamy Mateusza, Mateusz Zimoch, trener przygotowania motorycznego. Roastuje Wojtka Włodarczyk. Tak, dziękuję bardzo Bartku za ciepłe słowa. Wojtek, pokaż się, bo jesteś tu całkiem nowy. Dam trochę wyżej, żeby się nie śmiali. Stanę na palcach. Tak jak przed chwilą dowiedzieliście się, będę roastował Wojtka. No i zaczynając od porządku. Wojciech Włodarczyk, ponoć siatkarz, chociaż ilekroć wpisywałem jego nazwisko w internecie, za każdym razem wyskakiwało mi, że rzuca młotem. Zresztą, nawet jeżeli nikt go nie rozpozna po nazwisku, nie da się zapomnieć, że gość pochodzi z Andrychowa. Proszę się nie martwić, ja też nie mam do dzisiaj pojęcia, gdzie to jest. Ale patrząc po tym, jak długie Wojtek ma nogi oraz to, że chodzi jak kowboj, to musi być gdzieś na Dzikim Zachodzie. To też by wyjaśniało, czemu tak bardzo lubi piasek. Bo jak wszyscy wiemy, bardzo często udziela się w turniejach plażowych. Teraz już mniej jako zawodnik, dużo częściej towarzysko. Więc jak go wylosowałem, od razu stwierdziłem, że zrobię o nim mały research na Facebooku i o historiach z nim związanych. I powiem szczerze, że nigdy w życiu tak do mnie dużo dziewczyn nie pisało. Podczas tych poszukiwań trafiłem również na kilka filmów z jego byłego klubu, z Włoch, w Padwę. Jestem przekonany, że transfer do Lublina będzie ogromnym wzmocnieniem, ale dla nich. Hadzia! Jak będzie grał u nas, to się jeszcze okaże. W rozmowie na temat Włoch, na integracji, powiedział, że cappuccino pije się na śniadanie, a przez resztę dnia już tylko espresso. We Włoszech. Ja osobiście uważam trochę inaczej, czemu on tak robi. Niech państwo sobie wyobrażą, że jeżeli całe to mleko z tego cappuccino rano zostaje mu w tych bujnych wąsach, które zapuszcza od Bełchatowa, to przez cały dzień już potem nie musi do espresso zamawiać mleka. I już tak naprawdę kończąc, w Warszawie mówili mu, że nie umie atakować po prostej. W juniorach, że na rozegraniu, bo kiedyś grał na tej pozycji, jego największym atutem jest blok, atak i zagrywka. Dlatego też stał się przyjmującym, żeby udowodnić, że z tych piłek, które wystawia, da się kończyć. Swoją drogą,
Był powołany też kiedyś na mistrzostwa razem z kolegą Fabianem Drzyzgą. No i tutaj, Wojtku, przykro mi, że zmieniłeś pozycję, bo może w tym momencie odbieralibyśmy medal na Igrzyskach w Tokio. A tak to byliśmy skazani tylko na kolegę Fabiana. Brawo. Na początku, za to ja w Lublinie, na początku twojej drogi, chciałbym ci przekazać jednorazową maszynkę do golenia. I powiedzieć, że jeżeli zgolisz te wąsy, to naprawdę nie będziemy się mieli z czego już z ciebie śmiać. Wojciech Włodarczyk. Brawo, brawo. Piękny, różowy kolor maszynki. No to Wojciechu, chodź do nas. Zapraszamy ciebie. Wojtek przyjechał z Włoch, tam był... Się zdziwiłeś pogodą, co? Ktoś mu nakłamał, że tu jest 36 stopni. Jakiś płaszczyk ktoś ma może pożyczyć, to... To takie płaszcze wodne są. Dobrze. No dobra. Mam notatki, jestem przygotowany. Parę dni pisałem, zobaczymy. A to o te wąsy chodziło. Podajcie mi. Co? Zbliżonko, śmiało. Milan Katic. O nim będę opowiadał. Tak. Milan. Czyli Milan zaczynał, a teraz... Też ma wąsa, także wiecie, na kim się wzorowałem. Na początku chciałem zaznaczyć, że jest ciężko znaleźć jakiegoś haka na gościa, którego się zna tak naprawdę miesiąc. Także będę coś kombinował. Nie dość, że biegle mówi po polsku, zdobył parę medali już plus lidze. No i najgorsze odpadło mi też to, że ciężko zażartować, że jest z małego miasta, bo przyjechał do nas z Belgradu, ze stolicy Serbii, także no nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Uwaga, lecimy dalej. Zdecydowanie łatwiej byłoby mi opowiedzieć parę słów chociażby o trenerze Daszkiewiczu, którego znam już prawie 15 lat, bo spotkaliśmy się razem w SMS-ie w Spale, pracowaliśmy razem i wtrącić może jakiś żart o jego zamiłowaniu do ptasiego mleczka, którego... Było? Było, oczywiście, że było, ale nikt nie mówił, że trener jest w stanie zjeść całe pięterko ptasiego mleczka. A jaki masz kontrakt? Jeszcze nie czytam. Zobaczymy, czy wytrzymam. Uwaga, teraz petarda leci. O dziwo, nawet na temat chłopaków z kabaretu Smile bym coś znalazł, bo mieliśmy okazję kiedyś spotkać się podczas jednej zamkniętej imprezy. Aha, to prawda. I pamiętam jak dziś, jak śpiewaliśmy razem karaoke, a potem chłopcy wzięli mikrofon i zaczęli freestyle'ować. Także uwierzcie mi, jakbym się uparł, coś bym z tego na pewno wykombinował. Cieszymy się, że za te doniczki zapłaciła skrapu. Tak było, nie tylko doniczki. No dobra, bo miałem coś o Milanie powiedzieć, a tak się rozgadałem o tych ptasich mleczkach, trochę żeśmy stanęli z tematem. Uwaga, atletyczna sylwetka, wzorowa punktualność, nienaganne przygotowanie do wszelakich zajęć drużynowych. To nie on. Pomyłka. Co do sylwetki, pozbierałem nieco informacji o Milanie z poprzednich sezonów i wiem, że to jest jego słaby punkt. Z jednej strony podobno walczył o to, żeby zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów i sprawdzał swoją wagę kilka razy dziennie, żeby potem, gdy ktoś zaproponował deserek lub ciasteczko, odpowiedzieć: brate, jedno można. Na pozostałych cechach Milana, które wymieniłem, zyska niewątpliwie drużyna, a raczej drużynowa skarbonka, która uzupełniana jest w wypadku naruszenia wewnętrznego regulaminu. Brate, bo tak zwykło się mówić na Serbów i oni tak sami się nazywają, po niecałym miesiącu wspólnych treningów ochoczo wysunął się na prowadzenie w rankingu zasilających budżet, zapominając kolejno skarpetek, koszulki treningowej i spóźniając się na spotkanie ze sponsorem. Dodatkowo używanie telefonu przy posiłku oraz kilka innych drobnych przewinień i mamy całkiem już sporą sumkę na koncie. Także dzięki, brate.
I na sam koniec jeszcze chciałem dodać, że no, mieliśmy bardzo spory pech, że Bratę nie był w stanie z nami pojechać na turniej plażowy do Krakowa, a być może była to jedyna okazja, żeby go zobaczyć na boisku w pełni skoncentrowanego. Nie uwierzycie, gość co dwie minuty schyla się podczas treningu na sali, żeby wiązać buta, bo po prostu nie jest w stanie tego zrobić raz, a porządnie. I schyla się, żeby go wiązać częściej niż do piłek do podbicia. Dobrze, kończąc całą tą przemowę, chciałem tylko dodać, że jest mega sympatyczny i mam nadzieję, że z nim na boisku będziemy w stanie bardzo dużo osiągnąć. I jak mówi stare serbskie przysłowie, człowiek człowiekowi wilkiem, ale brate dla brate, brate. Brawo! Brawo! Słuchajcie, i tak oto właśnie poznaliśmy zawodników na ten sezon, a także sztab szkoleniowy. Wielkie brawa! Wielkie brawa!